Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze chwila, a nie będziecie mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Wówczas niektórzy z jego uczniów mówili między sobą: co to znaczy, co nam mówi? Chwila, a nie będziecie mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Oraz idę do Ojca. Powiedzieli więc: co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi. Jezus poznał, że chcieli go pytać, i rzekł do nich: pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: chwila, a nie będziecie mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Jezus zapowiada uczniom swoje odejście z tego świata, a jednocześnie zapowiada swoje powtórne przyjście. Doświadczenie rozstania jest potrzebne nam, uczniom Chrystusa. Doświadczenie to bada nasze przywiązanie do Niego. Wierność Chrystusowi, mimo tego, że się Go nie widzi, nie słyszy, jest miarą miłości ku Niemu. Tą miarą jest także tęsknota za Nim, wynikająca z potrzeby bliskiej relacji z Chrystusem. Warto sobie zadać dziś pytanie, jak ja przeżywam relację z Jezusem. Czy tęsknię za Nim? Czy pragnę jak najszybciej się z Nim zobaczyć? Jezus zaszczepia w nas nadzieję. Smutek wasz przemieni się w radość. Czym bardziej kocham, tym bardziej tęsknię. Doświadczam większego bólu i smutku rozstania. Czym większa tęsknota, tym większa radość spotkania. Słowa Jezusa mogą budzić zaskoczenie, a czasem i zmieszanie. Czasem pojawiają się wątpliwości, czy rozumiemy je we właściwy sposób. Uczniowie Jezusa także ich nie rozumieli i pytali jeden przez drugiego. Jeśli dziś mam problem ze zrozumieniem słów Jezusa, to muszę się pytać innych i razem z innymi, czyli razem z całym Kościołem, wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego, który jako jedyny jest autentycznym interpretatorem Słowa Bożego.